sztuce wybitnych artystów występują zawsze elementy stałe i elementy zmienne. Stałe to są te, które determinują ich plastykę, ich osiągnięcia i trwają właściwie od momentu ukształtowania się osobowości aż po lata ostatnie. Zmienna jest cała reszta. Elementami stałymi w sztuce Stanisława Batrucha są moim zdaniem przede wszystkim znakomity gust. Znakomity gust oparty na świetnym oku, a oprócz tego pewne poczucie grandezy, jak to nazywają Hiszpanie, monumentalności, ale również pewnego patosu, wagi rzeczy, o których chce nam opowiedzieć. Batruchowi przyszło żyć w bardzo burzliwych czasach rozwoju nie tylko naszej plastyki, ale również naszej ojczyzny. A będąc osobą wrażliwą, uczuloną na otoczenie, daleką bardzo od zamykania się w wieży z kości słoniowej, reagował w sposób szalenie żywy na impulsy płynące z otoczenia. Zaczyna malować w czasie szczególnym, w czasie, w którym obraz sztuki zmienił się zasadniczo z widzenia westernowego, czarno-białego, przy czym biała była awangarda, a czarna była cała tradycja, kiedy ten sposób widzenia zmienił się, ponieważ busola awangardowości straciła swoją moc przekonywania. Już nie wszyscy młodzi artyści za nią podążali, już szukali nowych dróg. Mało tego, wtedy mówiło się bardzo głośno o końcu pewnych dyscyplin plastycznych, w tym malarstwa w rzędzie pierwszym. Batruch, jak każdy młody, posłuchał podszeptów sztuki światowej, ale nie na długo. Bardzo rychło zauważył, że właśnie kolor, właśnie gra barwna na płaszczyźnie jest tym, co mu odpowiada najbardziej. I zaczął malować. Stał się malarzem pełną gębą, jeśli tak można powiedzieć. Ale malował rzeczy bardzo rozmaite. Zaczął od sportu, bo sam był sportowcem i to zgoła niepośredniej miary. Potem jednak zaczęły się kwestie społeczne. Polska wchodziła w bardzo zły okres. Wtedy powstaje cykl barier. Cykl barier, ponieważ Batruch pracuje cyklami. Nie wystarczy mu jeden obraz. Stara się rozwinąć swoją myśl i pokazać się w bardzo rozmaitych kontekstach i w bardzo rozmaitych, z bardzo rozmaitych perspektyw. Następnie zaczyna monumentalizować w sposób ewidentny. Już przestaje mówić anegdotą. Anegdota gdzieś ucieka w głąb. Wszystko jest powiedziane kompozycją, ale przede wszystkim kolorem. Głębokim, stonowanym, bardzo dźwięcznym i coraz silniejszym światłocieniem, coraz większym dramatyzmem, który z połączeń barwnych, z rytmizacji do nas przemawia. I po pewnym czasie, już w latach ostatnich, następuje kolejny zwrot w jego sztuce, a mianowicie jakby
pewien rys liryzmu i radości życia się pojawia. I żartu. I żartu Batruch zaczyna wielbić uroki świata, a czyż jest lepszy sposób po temu, jak zestawiać dźwięczne, radosne kolory pełne światła i pełne pogody. Zanim stał się artystą, o którym uczeni krytycy sztuki wygłaszają swoje zawiłe opinie, zanim zaczęto wydawać kolorowe albumy jego twórczości poświęcone, a przede wszystkim, zanim galerie zaczęły ubiegać się o przywilej wystawiania jego obrazów, był sobie Stanisław Batruch zwyczajnym Stasiem B., jednym z nas. I takim pozostał, choć jego próżność została nieraz wystawiona na poważne próby. Jakoś nigdy nie zainfekował się bakcylem pychy, a kiedy wysłuchuje komplementów, robi wrażenie człowieka, który nie wie, o kim mowa. A przecież jest kimś niezwykłym, chociaż nie przebiera się za artystę, ani nie wygłasza pseudofilozoficznych słowotoków przy kawiarnianym stoliku. Kompozytor Strawiński sformułował kiedyś taką definicję. Geniusz to jest talent plus 10 godzin pracy na dobę. Czy to się odnosi do Batrucha? Dzieciństwo i wczesną młodość spędził u podnóża Bieszczad. Najpierw w rodzinnym Zagórzu, potem w Sanoku. Czy od zarania znał swoje powołanie? Chyba nie, skoro został kolejarzem i to nawet z widokami na poważny awans w zawodzie. Ale w tym cichym, zamkniętym w sobie młodzieńcu tliło się coś, co pchnęło go do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, skąd po egzaminie wstępnym wrócił na tarczy. W studium nauczycielskim w Rzeszowie zdobywa kwalifikację nauczyciela wychowania plastycznego i jeszcze raz podchodzi do krakowskiej ASP, tym razem skutecznie. Studiuje malarstwo u Hanny Rudzkiej-Cybisowej, a po ukończeniu zostaje nauczycielem w krakowskim Liceum Sztuk Plastycznych. Powołanie nauczycielskie okazało się równie trwałe jak plastyczne, skoro dzisiaj jest profesorem malarstwa na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Talent malarski Stanisława Batrucha nie ujawnił się nagłą, efekciarską erupcją. Rozwija się i doskonali z dnia na dzień, pracowitego dnia na dzień, co sprawia, że Batruch dziś jest lepszy od Batrucha wczoraj, ale gorszy od Batrucha jutra. Najtrudniej mówić o swojej twórczości. Niemniej jednak autor ma własne intencje, które chciałby widzowi przekazać. Niekiedy to, co autor ma do powiedzenia, mija się z tym, co ma do powiedzenia krytyk, recenzent. Ale chciałem powiedzieć o swojej twórczości to, że mogę ją podzielić na parę etapów. Pierwszy etap to etap takiego błądzenia po akademii. Po akademii jako absolwenta rzuconego na głęboką wodę, który musi sobie poradzić. Kiedy nie ma profesora, nie ma modela, nie ma sytuacji, to wtedy człowiek zostaje zagubiony i musi szukać własnych rozwiązań, rozstrzygnięć. I pierwszy etap to było właśnie to błądzenie. Drugi etap to poszukiwania czy znalezienie swojego miejsca w otoczeniu. I w swojej sztuce z lat 70. czy 60., koniec 60., 70. była taka analiza właściwie sytuacji trochę politycznej, społecznej w naszej rzeczywistości. I stąd pojawiły się obrazy, które były przesycone więcej treścią czy jakąś ideą społeczną niż samym poszukiwaniem formalnym. Ale myślę, że także szukałem formy, ażeby to, co mam do powiedzenia, przekazać w sposób malarski. Tak,
Potem przyszły lata 80. Wszyscy, całe społeczeństwo nasze było pod wrażeniem tej sytuacji, stanu wojennego. Zresztą w obrazach można znaleźć te odniesienia. Stosunek artysta powinien mieć do tego aktywny, nie bierny. I uznałem, że moje miejsce jest tam, gdzie są rozstrzygane losy człowieka. Przez swoją postawę, przez to, że w tym czasie tak tworzyłem, zostałem zauważony w latach 80. i w 90. roku. Zresztą takie były motywacje jury przemysłowców niemieckich. Dostałem nagrodę europejską imieniem Heitlanda, Fundacji Heitlanda. No i to chyba troszkę otworzyło mi wrota, jakieś drzwi do galerii zachodnich, gdzie kilka wystaw miałem i chyba jakoś nie najgorzej były te wystawy odebrane. Dziś, kiedy jesteśmy w innej sytuacji, myślę, że nastąpiło uspokojenie mojej postawy. Owszem, zauważam, dzielę swoją twórczość na twórczość symboliczną, społeczną, ale także uwielbiam pejzaż, uwielbiam nastrój. Uwielbiam to, żeby z koloru, nastroju, nie wiem, wiosny, trawy, zimy, uzyskać poprzez formę plastyczną jakby największego wyrazu, największego znaczenia i w sposób skrótowy, schematyczny, ale równocześnie wyrazisty chciałbym przedstawić, może mi się to niekiedy udaje, to, co jest istotne w tym otoczeniu, które odbieram. Thank you.
od czasu, kiedy zacząłem zajmować się dydaktyką, pedagogiką, ten problem coraz bardziej wciągał mnie. Najpierw w Liceum Sztuk Plastycznych, gdzie uczyłem młodzież wprowadzenia w arkana sztuki, aż później do Akademii Sztuk Pięknych. Następowało tutaj partnerstwo dwojakiego rodzaju. Mnie się wydaje do tej pory i wydawało, że młodzież wnosi w sobie pewną swobodę, nieodpowiedzialność, a ja wnoszę do tej partnerskiej gry pewne doświadczenie życiowe i doświadczenie artystyczne. Prowadzę dość długo, ponad 20 lat samodzielnie pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki, to widzę, że moje metody skutkują i to tym bardziej cieszy. A moja metoda jest nie naśladować mistrza, tylko szanować osobowość artystyczną młodego człowieka, co jest niewątpliwie zadaniem trudniejszym od próby budowania własnego autorytetu poprzez tworzenie klasy mistrzowskiej, ale dostosowanie się mojej psychiki, mojego widzenia do młodego człowieka. I to, co młody człowiek powinien robić, to według mnie zachować kulturę malowania, kulturę poszukiwań, ale jeśli on znajdzie już swoją formę i przez tą formę chce przekazać widzowi swoją ekspresję, swój sposób myślenia i widzenia świata, to jest najważniejsze. Chciałbym w swoich działaniach dydaktycznych zachować ten sposób widzenia i mój, i młodego adepta sztuki. Absolwenci, moi studenci z rad różnych, którzy startują już w konkursach plastycznych i w Polsce, i w Europie, w Krakowie, także okazuje się, że odnoszą sukcesy i następuje zdziwienie. Boże, od Batrucha wszyscy laureatami są, a przecież startują ludzie z różnych pracowni i z różnych uczelni. I to się zdarzyło między innymi w tym roku, tak już bardzo dobitnie, że na 7 startujących w ogólnopolskim konkursie na pejzaż, to z 7 nagrodzonych 4 było tylko z mojej pracowni. To potwierdziło jakby mój sposób myślenia i prowadzenia młodego człowieka, ażeby on był coraz bardziej samodzielnym, ale przy dyskretnej mojej obserwacji i mojej pomocy.